Poznaj Krystiana. Krystian nie panuje nad swoim nastrojem, zachowaniem i emocjami. Gdy rano wita go pochmurny dzień, to i jego nastrój jest depresyjny. Gdy przed pracą obleje się kawą albo utkwi w korku, to robi się wściekły. Rozemocjonowany Krystian nie jest w stanie skupić się na swojej pracy, podejmuje złe decyzje i robi błędy. Tak w ogóle to jego praca go frustruje, gdyż jest pomijany przy awansach i premiach. Czuje zazdrość i zawiść wobec innych pracowników. Nieraz zdarzyło mu się wybuchnąć i nawrzeszczeć na współpracowników, przez co uznaje się go za marudnego, konfliktowego i wybuchowego. Czasami Krystian zaciska zęby i tłumi w sobie drzemiącą złość. Udaje ze sztucznym uśmiechem, że wszystko jest okej. Tłumione uczucia kłębią się i przybierają na sile. Ostatecznie napięcie znajduje swoje ujście, albo w postaci awantur, które Krystian wszczyna po powrocie do domu, albo w postaci niekontrolowanego obżarstwa i wypalenia kilku papierosów. Czasami jednak Krystian ma wrażenie, że szczęście się do niego uśmiecha. Ostatnio kupował samochód i znalazł w komisie prawdziwą perełkę. Tak się napalił na życiową okazję, że nie zauważył ukrytych wad, które wyszły po czasie. Po nocach Krystian leży z otwartymi oczami i wpatruje się w sufit. Nie może spać, bo myśli o swoim życiu. Nie ma pojęcia, dlaczego jest tragiczne. Poznaj też Marka. Gdy rano wita go pochmurna i depresyjna pogoda, to niespecjalnie wpływa to na jego nastrój. Wie, że takie dni się zdarzają, no ale trudno, po nich i tak przyjdzie słońce. Podobnie jak Krystian i wszyscy ludzie na tym świecie, czasem trafia na denerwujące przeszkody codziennego dnia. Też się wkurza, doskonale wie, że nawet błahostka potrafi zepsuć dzień i obniżyć jakość jego pracy. Ale wtedy stara się nabrać dystansu, oddychać głęboko i zapanować nad swoimi emocjami. Jak każdemu z nas, z różnych powodów zdarzają mu się konflikty z kimś w pracy, ale Marek jest w takich sytuacjach rzeczowy. Otwarcie i spokojnie wyraża swoje zdanie, mówi co mu się nie podoba i jak się z tym czuje, za co generalnie jest szanowany i lubiany. Gdy jednak dzień układa mu się wyjątkowo paskudnie, to swoje emocje wyładowuje w sporcie. Marek sypia spokojnie, czuje, że to on kieruje swoim życiem. Co jest nie tak z Krystianem? Krystian nie panuje nad swoimi emocjami. Nie rozumie, że różne wydarzenia wpływają na jego odczucia, co przekłada się na jego zdrowie, efekty w pracy i relacje międzyludzkie. Jego inteligencja emocjonalna jest zerowa. Marek też ma swoje uczucia i emocje, tak samo jak Krystian i każdy z nas. Jednak on jest głęboko świadomy ich działania. Wie, jak je rozpoznawać u siebie i u innych. Wie, jak się z nimi obchodzić i świadomie kierować swoim życiem. Marek wykazuje się dużą inteligencją emocjonalną. Opowiem Ci teraz, drogi widzu, jakimi 5 umiejętnościami emocjonalnymi wykazuje się Marek, a których brakuje Krystianowi. Umiejętności te opisane zostały w książce Pozwól sobie na uczucia Mark Brackett, do której link znajdziesz w opisie pod filmem. Pierwszą umiejętnością jest rozpoznanie faktu pojawienia się emocji. Świadomie odnotowujesz pewne zmiany w swoim myśleniu, energii i w Twoim ciele. Na przykład, czy towarzyszy Ci przygnębienie, czy uniesienie? Czy przepełnia Cię energia, czy brak Ci sił? Czy Twoje serce zaczyna szybciej bić, pocisz się i ściska Ci żołądek? Czy może znajdujesz się w stanie równowagi? Marek na przykład zauważa, kiedy nachodzi go depresyjny nastrój z rana, albo kiedy zaczyna się denerwować. Krystian natomiast po prostu się denerwuje i nie zastanawia się nad zmianą, która właśnie w nim zachodzi. Przyjmuje wszystko jak leci, nie zastanowi się nawet przez sekundę, czy właśnie wpada w ponury nastrój, czy w euforię. Drugą umiejętnością jest rozumienie emocji. Rozumienie oznacza poznanie przyczyny emocji. Dlaczego odczuwasz złość czy zazdrość? Dlaczego akurat te uczucia? Dlaczego teraz to czujesz? Rozumienie emocji to także świadomość, jak wpływają one na zachowanie ludzi. Skoro Krystian nawet nie zauważył, że jakieś emocje zaczęły nim kierować, to nie ma mowy o tym, żeby zrozumiał, że to przekłada się na jego zachowanie, efektywność w pracy, decyzje zakupowe, tryb życia i relacje z innymi. Natomiast Marek wie, co może się dziać, jeśli emocje będą nim kierować. Jeśli nakręci spiralę złości, to będzie pracować nieefektywnie i kłócić się ze współpracownikami. Dzięki tej umiejętności Marek przewiduje własne i cudze zachowania.
Trzecią umiejętnością jest nazywanie emocji przy użyciu odpowiedniego słownictwa. Nie wystarcza określenie, czy jest się radosnym lub smutnym. To ogólniki, które niewiele nam mówią, co rzeczywiście się dzieje. Zobacz, każda emocja ma dwa wymiary. Energię, która może być wysoka lub niska, i przyjemność, która także może być wysoka lub niska. Wysoki poziom przyjemności i energii mają takie emocje jak radość, ekscytacja, optymizm. Obok znajdują się emocje wciąż obfitujące w wysoką energię, ale już o niskiej przyjemności. Możesz czuć gniew, wściekłość, rozgoryczenie. Dolna lewa część wykresu to emocje o niskiej energii i przyjemności, np. smutek, depresja, bezradność. Po prawej stronie mamy już wysoką przyjemność, ale połączoną z niższą energią, np. spokój, zadowolenie, błogość. Jak widzisz, już same te dwa mierniki, poziom energii i przyjemności, mówią bardzo wiele, co się dzieje. Nie rozwiniesz swojej inteligencji emocjonalnej, jeśli będziesz emocjonalnym analfabetą. Czwartą umiejętnością jest wyrażanie swoich emocji. Zachowanie Krystiana to po prostu wrzask, bełkot i obrażanie innych. To nie jest dobre wyrażanie emocji. Wyrażanie emocji to wiedza, w jaki sposób i kiedy okazywać emocje, w zależności od miejsca, w jakim jesteśmy i ludzi, z jakimi przebywamy. Wyrażenie swoich emocji rodzi konsekwencje. Ty coś wyrażasz, a inni reagują. Marek potrafi jasno i otwarcie zakomunikować, że czuje się niesprawiedliwie potraktowany. Wskazuje, dlaczego tak się dzieje, mówi w obecności współpracowników, w miejscu pracy, a nie na luźnym spotkaniu poza nią. To wskazuje na źródło problemu i daje szansę na rozwiązanie. Z kolei Krystian wszczyna awantury, gdzie popadnie, w pracy, w domu i w innych miejscach, a źródła jego problemów pozostają zakamuflowane. Ostatnią umiejętnością jest regulowanie emocji. Po to nimi regulujemy, aby nie przejęły kontroli nad naszym życiem. Sposoby regulacji są przeróżne: nabieranie dystansu, przenoszenie uwagi, głębokie oddychanie, sport, medytacja, a nawet głupie zatrzymanie się i policzenie do 10. Osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną wiedzą, jak dawać upust swoim emocjom i w ten sposób kontrolują swoje życie. Osoby z niską inteligencją emocjonalną działają pod wpływem impulsów i same sobie szkodzą. To emocje kontrolują całe ich życie, ale te osoby są tego nieświadome. Drogi widzu, temat inteligencji emocjonalnej został w tym filmiku jedynie muśnięty. Jeśli chcesz podnieść swoją inteligencję emocjonalną, która ma wpływ na całe twoje życie, i rozwinąć omówione 5 umiejętności, to zajrzyj do książki, do której link zamieszczam w opisie pod tym filmem.